24 czerwca 2013. Tak wyglądał u mnie Lasek Datur. Są codziennie podlewane z nawozem. No tu już są dosyć mocno kwitnące, bardzo dużo pomków. Chciałem pokazać jedną z datur, może przejdę tędy, bo to już jest gęsto. A konkretnie daturę Teas Liebling, to za chwilkę. Tak wygląda dzisiaj. Moim zdaniem to jedna z bardziej czerwonych datur. Bardzo dużo pąków, bardzo dużo już kwiatów, już spora część kwiatów została obcięta, bo już przekwitła. No i kolor jest ewidentnie czerwony jak dla mnie. W tym roku większość kwiatów potrójnych. Miała problem jakieś 2 tygodnie temu, zaatakował ją przędziorek, troszkę musiałem ogołocić liście przez opryskiem. Pryskałem preparatem Vertimec. Tutaj już kolejny przekwitnięty. O nie, to niestety wierzchnia. No, bardzo dużo słońca jest, dlatego niektóre zanim rozkwitną to usychają. Trzeba pamiętać o podlewaniu. Ten się dopiero wybarwia. Tu jeszcze trzeci kwiat nie wyszedł. Tak zaczynają nabierać kolorów. Najpierw są takie, później zaczynają być coraz bardziej czerwone. Są zdrowiutkie. Tutaj moja najwyższa datura, ma już około 3,5 metra. Niestety trzeba przynosić drabinę, żeby obciąć liście. No ale też jak widzimy, ma bardzo dużo pąków. Tu kolejna. Ta jest podwójna. Ale też mi się kwiaty bardzo podobają. Są bardzo duże, rozłożyste. Bardzo ładnie pachnie. Tutaj dopiero nabierają koloru. Im starszy kwiat, tym bardziej ciemny. O, piękna. Praktycznie wszystkie datury są zapączkowane. Zobaczymy, jak będą wyglądały za tydzień. Tu jeszcze jedna. No tu niestety złapałem troszkę grzyb na kwiatach. Kwiaty też potrójne. To jest Angel Sprout. Przejdźmy do kolejnej. Jeszcze postaram się pokazać Angel's Flight. Ciemnozielone liście.
Też złapała trochę przędziorka, wszystkie tak jak mówiłem są po oprysku. Ta fajnie kwitnie. Też potężna ilość pąków. No to dzięki nawozom. Tak wygląda jakiś tutaj kwiat, może znajdziemy, bo ona też dopiero jest zapączkowana. Ma sporą ilość pąków już. Ja szukam, widziałem 2-3 kwiaty. Jakie brzydkie liście. Okej, tutaj są. Tam jest jeden, tu jest drugi. No tu mają mały przewiew niestety. A bardzo ładne kwiaty. Też delikatnie pachną, nie jest to bardzo intensywny zapach. Ale kwiaty są cudowne po prostu. Niestety mamy upały po 32-34 stopnie i przez to usychają brzegi, bo wystarczy, że 2 godziny jest niepodlana. Czy jak wracam późno z pracy, dopiero podlewam wieczorem, no to tracą troszkę te kwiaty życia. Po prostu krócej żyją. Ale teraz już jest automatyczne podlewanie. Wystarczy jeden elektrozawór. Wszystko jest na wężykach. Tutaj są ukryte węże. No i proszę, od każdego węża odchodzi przymocowana szpilka, wężyk z fukłówką. I tak do każdej doniczki. Tu też zaczyna kwitnąć. No piękny cytrynowy zapach. Jeszcze nie rozwinięta, już bardzo intensywny. To jest Angel's Glamour. Nawet kolor ma takiej cytrynki, limonki. Bardzo ładny zapach, ale kwiat młody, dopiero się rozwija. Jeszcze sobie połucham, piękne. Super. No to teraz lubnik. To na razie.